Dzień dobry, dzisiaj jesteśmy kolejny raz z wizytą w Renisho Hall and Gardens, w tym pięknym, cudnym, bajecznym miejscu. Przyszliśmy, żeby zobaczyć, co tutaj się dzieje w czerwcu. Nie pamiętam tak za bardzo, kiedy tu byliśmy po raz ostatni, ale wiem, że na pewno w tej szklarni działo się zupełnie inaczej, ponieważ przede wszystkim było tutaj bardzo dużo roślin jednorocznych, które trzeba było dopiero wysadzić do ogrodu. I chyba to był moment, kiedy właśnie zaczęto je wysadzać. Teraz w tej szklarni jest zupełnie inaczej, już jest naprawdę pusto, chociaż wygląda, jakby tutaj było dużo różnych roślin, ale tak naprawdę jest pusto. Zostały takie same końcóweczki, które jeszcze komuś można dać, komuś wcisnąć, może gdzieś jeszcze na rabatach coś dosadzić, może jakiś ślimak coś zje, więc trzeba będzie gdzieś coś uzupełnić. I teraz tutaj właśnie zostały tylko takie ostatki, jakieś pelargonie. Oczywiście to wszystko to są prawdziwe drogocenności, jak dla mnie, dla ogrodnika. Poza tym wiele z tych roślin sama uprawiałam, czy z nasion, czy z sadzone, w związku z tym dużo dla mnie znaczą, ale zaraz przejdę z wami i zobaczymy, co tutaj w ogóle jest, chociaż to nie jest takie strasznie istotne. Dzisiaj zaczynamy ten film właśnie od szklarni, ponieważ niestety, ale pada. W Anglii od kilku dni zaczęło porządnie padać, co tak naprawdę to jest dla ogrodu bardzo, bardzo dobre, ale dla kręcenia filmików nie jest takie dobre. Na szczęście mam dla was przepiękne filmy, które kilka dni temu nakręcił mój syn Albert z drona. Także te filmy też dzisiaj pokażemy z Renisho w tym filmiku. A poza tym przejdziemy zaraz się spacerkiem po takim porannym, deszczowym ogrodzie w Renisho i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Troszkę zajrzymy, że tak powiem, zajrzymy za kurtynę, jakie teraz prace w ogrodzie ogrodnicy przeprowadzają. Posłuchamy ptaków. Szkoda, że nie możecie też ze mną poczuć tych zapachów, dlatego, bo o tej porze roku, kiedy kwitną róże, piwonie jeszcze, to jest naprawdę cudownie. A tutaj przy szklarni też jest bardzo dużo goździków brodatych, więc to też jest ogromna uczta dla takiego człowieka, który uwielbia zapachy kwiatów. Ja uwielbiam wszystkie zapachy kwiatów, nawet aksamitek, uwierzcie mi. Także witajcie z powrotem w Renisho Hall and Gardens. Zapraszam was na spacer. Co tutaj się dzieje? Z początkiem drugiej dekady. Z początkiem drugiej dekady czerwca, a wam przy okazji, jeżeli z niej zapomnę, później, to chciałabym wam życzyć wszystkim naprawdę fajnego, długiego weekendu, żebyście mieli okazję spędzić sporo czasu w swoich ogrodach, pielęgnując swoje cudne kwiaty i po prostu skorzystając z radości, jaką przynoszą ogrody i w ogóle obcowanie. No i trzymam kciuki, bo wiem, że w Polsce też dużo pada, że jest dobra pogoda, ponieważ pada i jest ciepło, ale to jest taka pogoda, którą również lubią ślimaki. Także niestety uzbrajamy się w cierpliwość, wychodzimy i pilnujemy, żeby te ślimaki nie zjadały nam wszystkiego w ogrodzie. Ja tutaj w Anglii mam ten problem ze ślimakami, także to nie jesteście jedyni, jeżeli macie taki problem. Zapraszam na spacer. Ja bym zazwyczaj zapraszała na spacer was osobiście, ponieważ zazwyczaj o tej porze roku, czyli w czerwcu i w lipcu, prowadzę wycieczki po angielskich ogrodach dla Polaków. No ale niestety z powodu korony, jak wiadomo, wszystko się pozmieniało, wszystko jest do góry nogami, w związku z tym zapraszam was na spacer wirtualny. I teraz może jak otworzy się więcej ogrodów angielskich, to będę mogła was oprowadzać jeszcze więcej. Tutaj zaczynamy od takiego wyższego poziomu w Renisho Hall. Tutaj kamera tylko na chwileczkę wam pokaże, żeby udowodnić, jaka okropna pogoda dzisiaj jest naprawdę. Ale tak jak mówię, przynajmniej to jest dobrze dla ogrodu, ponieważ maj był bardzo, bardzo gorący w Anglii i rośliny bardzo wyleciały do góry i róże już przekwitają. A to jest cudna roślina, słuchajcie, Laterus grandiflorus. To jest bardzo fajny groszek wieloletni, który uwielbiam, w angielskich ogrodach się pokazuje. I on tutaj porasta, po prostu rośnie jakby spodu tego żywopłotu cisowego i rośnie sobie do góry. Tutaj taka piękna krawędź angielska, o której ja mówię z Jackiem w podcaście dzisiejszym. Możecie o tym więcej posłuchać. I tu wracamy do tego groszku. Jest naprawdę śliczny. Wieloletni. Mało on jest jeszcze w Polsce u nas znany, ale osoby, które przyjeżdżały na wycieczki, zakochały się w nim i też będą uprawiały w Polsce. Zobaczymy, czy się da. Wydaje mi się, że nie będzie żadnego problemu. Na poziomie tym samym, co ten śliczny groszek, rosną czerwone róże z takim fajnym, ciemnym ulistnieniem. To jest róża europeana, tak się nazywa odmiana. I tutaj tej róży jest sporo na tym całym tarasie wzdłuż muru. Zobaczcie, teraz to jest wszystko w takim niesamowitym kolorze. Ale ona nie jest rośliną prącą. Za nią jest pnąca róża i ona fantastycznie tutaj porasta cały mur i tutaj na tym filmiku fajnie widać, jak rozprowadzona jest róża po murze. Ona jest rozprowadzona jak najbardziej poziomo, horyzontalnie, ponieważ im bardziej horyzontalnie, tym więcej kwiatów będzie wytwarzała taka roślina. Zobaczcie, idą pędy wzdłuż i z tych pędów do nas wyrastają poszczególne kwiatki. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ładnie pokazane, jak to jest rozpięte na tym murze.
Tu jest taka część ogrodu, którą ogrodnicy starają się prowadzić w kolorze niebieskim, dlatego tutaj te błękitne ostróżki i też bardzo fajne inne rośliny niebieskie. Tutaj na przykład jest jedna z moich ulubionych roślin, to jest roślina jednoroczna, którą spokojnie możemy uprawiać w Polsce. Zaraz Wam ją pokażę. Tutaj kamera jeszcze troszkę zjechała na tą czerwoną różę. Zobaczcie, jak fajnie komponują się żółte liście, takie żarówiaste żółte liście, po przekwitniętej magnolii, to są liście magnolii, właśnie z takimi czerwonymi różami. Bardzo ciekawa kompozycja. A tu na dole wraca kamera do rośliny, o której przed chwileczką mówiłam, to jest ośmiał większy. Ja zaczęłam sprowadzać do Polski nasiona po prostu dla siebie tego ośmiału i teraz dzielę się też z osobami, które czasami przychodzą do ogrodu, ponieważ nasiona są takie duże, bardzo łatwo rośnie. Roślina jednoroczna, tak jak mówi, więc to nie jest żaden problem. Obok tradescantia też niebieska, dlatego bo tak jak mówię Wam, to jest rabata angielska, błękitna. I z tyłu jeszcze piękne ostróżki. Śliczna rabata. No i róże. Będziemy dzisiaj oglądać dużo, dużo róż. Ja bardzo Was nakłaniam do tego, żebyście uprawiali róże o kwiatkach pojedynczych, czyli takich otwartych, pojedynczych kwiatostanach, ponieważ one, jak wiadomo, są o wiele bardziej przyjazne dla wszelakich owadów, które sobie mogą bez żadnego problemu na takiej róży usiąść i się zaopatrzyć w pyłki, cokolwiek im jest potrzebne. Dużo jest takich róż, które są pojedyncze. One są o wiele bardziej wartościowe dla natury niż takie róże zamknięte. Oczywiście nie można tak, że tylko róże pojedyncze uprawiam w ogrodzie, bo jestem zwariowana na punkcie natury. Okej, nie ma problemu. Jak najbardziej uprawiajcie wszystkie różne, przeróżne róże, ale wtedy chociażby mieszajcie i do tych takich róż pełnych należy domieszać tych takich otwartych, pojedynczych. Tutaj właśnie ta róża jest za takim grubym żywopłotem z bukszpanu. Dzisiaj bukszpany w ogrodzie są cięte. Tutaj ten już akurat został przycięty, a przed bukszpanem piękna angielska krawędź. Słuchajcie, właśnie tą krawędź wykonuje się na początku za pomocą noża do darni, a potem się przycina co tydzień takimi specjalnymi nożycami bocznymi, o których też opowiadamy podczas dzisiejszego podcastu z Jackiem Naliwajkiem. One są w Polsce dostępne, te nożyce polecam, ponieważ ogród z tak przyciętą krawędzią wygląda zawsze elegancko i przepięknie. No szczególnie jeżeli za taką krawędzią, za takim pięknie przyciętym żywopłotem posadzimy tak śliczne róże. Róże w kolorze takim różowym są naprawdę super. Deszczyk sobie spokojnie kropi, widać po tych różach, że są zmoczone, ale mam nadzieję, że to wszystko im bardzo dobrze zrobi. Także dzisiaj zdjęcia z takiego mokrego ogrodu, ale mój syn Albert ćwiczy, jest dopiero takim laikiem, jeżeli chodzi o drony, ale zrobił nam piękny film i właśnie podczas pięknej, słonecznej pogody. Zapraszam serdecznie. Thank you.
Nie wiem, czy wy też tak macie, ale niektóre róże naprawdę sprawiają, że człowiek czuje się, jakby był wart $1 000 000. Czuje się, jakby był w jakimś w ogóle śnie, w bajce. I właśnie za mną tutaj jest taka jedna róża, o której mówię. Są to zazwyczaj stare róże, bardzo, bardzo, bardzo piękne i takie po prostu bajkowe. To jest bardzo, bardzo stara róża, która nazywa się Reine des Violettes, czyli po polsku po prostu królowa fioletów. Została ona wyhodowana przez Francuza Mileta Maleta w 1860 roku i powstała jako siewka odmiany Pius IX, która była jeszcze starsza od tej tutaj róży. Obficie kwitnie, jak widać, ona już kwitnie dosyć wcześnie, może być sadzona pojedynczo czy na rabatach. Tutaj akurat jest taka ogromna, ogromna rabata, na której ta róża królowa fioletów właściwie jest najważniejsza i ona jest po prostu przepiękna. Zobaczcie, jakie ma pełne kwiaty, które jak najbardziej nadają się do cięcia do wazonów. Ta róża w Polsce jest dosyć dostępna. Ja zawsze kupuję wszystkie róże w rozarium.com.pl. To jest moje ulubione miejsce do kupowania róż. I ona tutaj jest opisana jako mrozoodporna do minus 32 stopni. Ma bardzo silny, nawet z wykrzyknikiem, zapach. I kilkakrotnie powtarza kwitnienie. Słuchajcie, co więcej można chcieć od róży? No po prostu coś pięknego. Zawsze mi się bardzo podoba w angielskich ogrodach ten pomysł zastosowania obelisków. U siebie w ogrodzie wzgorzałem też taki obelisk, zastosowałam. Zobaczcie, tutaj za mną właśnie jest taki, tutaj akurat metalowy, u mnie w ogrodzie jest drewniany. I na tych obeliskach fantastycznie rosną róże razem z powojnikami albo z jakimiś jednorocznymi roślinami pnącymi. To jest naprawdę fantastyczny pomysł. Tutaj akurat na tym dużym, dużym obelisku, on jest ogromny, on u podstawy ma na pewno ponad metr, zobaczcie, przy jednym boku. I tutaj rośnie bardzo, bardzo taka róża, która porządnie go pokrywa. I zobaczcie, tutaj fajnie widać, jak ona jest od początku prowadzona. Tutaj ona jest całkowicie prowadzona na płasko i potem jak tylko pędy dotykają już obeliska, to są prowadzone dookoła. Pamiętajmy zawsze ta zasada, o której Wam powtarzam, że im bardziej horyzontalnie i płasko, tym więcej potem kwiatów będzie na tych różach. Zobaczcie, ile tutaj będzie pięknych kwiatostanów. Ja obiecuję, że Was oprowadzę po tym ogrodzie różanym, jak tylko te róże faktycznie będą w takim momencie, kiedy najbardziej kwitną. A na tym obelisku tutaj jest po prostu prześliczny klematis. To już jest mniejszy obelisk, tak naprawdę taki symboliczny tylko. Nie wydaje mi się, że tutaj on się razem z różą zmieści, ten powojnik na tym obelisku. Ale zobaczcie, przecież można po prostu taki obelisk ustawić wśród róż i takich róż normalnych, niekoniecznie pnących. I po prostu on będzie tutaj miał zupełnie inną formę, taką bardziej wystrzeloną do góry i na tym można prowadzić jakiś delikatniejszy powojnik. No po prostu prześliczny, dzwonkowaty, to jest odmiana powojnika Princess Diana, czyli księżna Diana, którą też kiedyś uprawiałam u siebie we własnym ogrodzie i powiem Wam, że jest bardzo, bardzo odporna i bardzo fajnie rośnie. Tutaj też przykład właśnie, jak róża i klematis sobie razem rosną na dużym, dużym obelisku. Tu jest obelisk drewniany, pomalowany na taki kolor Renishaw Hall, tak zwany. Oni mają tutaj swój ulubiony kolor. I wszystkie obeliski na tych rabatach są też pomalowane na ten kolor. Jak będzie ładniejsza pogoda, to tutaj przyjdziemy i zobaczymy, co się dzieje na tych rabatach pięknych. Tu jest rabata, o której Wam opowiadałam wcześniej, tak zwana gorąca rabata, na której są po prostu zwariowane różne kolory. Chociaż tutaj widać troszkę jeszcze różowych piwoni, które kończą kwitnienie, to tak naprawdę tutaj będą królowały takie właśnie elektryczne zielenie, jak tutaj jest wilczomlecz, czyli takie czerwienie, jak ta pnąca róża. Latem tutaj będzie faktycznie gorąca rabata. Teraz troszkę błękitu, zieleni, czerwieni, wszystkiego, ale potem będą tutaj na pewno królowały na przykład kolory takie jak pomarańczowy, żółty, takie ciepłe.
Zobaczcie, już abutulon przekwita, ten biały już się kończy, a poza tym już przekwitły te drzewiaste, ogromne piwonie, które kwitną na samym początku sezonu. Ale teraz zobaczcie, jakie piękne ulistnienie. Także to też jest ozdobą ogrodu. Zaraz obok juka. No właśnie na tej rabacie, tak zwanej gorącej, tutaj chcą osiągnąć taki efekt troszeczkę egzotyki. To dopiero rarytas. Zobaczcie, jaki piękny lubin, jakie ma piękne kolory. Zaraz obok niego, przed nim będzie niedługo kwitł liliowiec Hemerocallis. Tutaj jest sporo takich drobnolistnych i drobnokwiatowych tagetes, czyli turków, jak to się u nas mówi, czy aksamitek. Będzie po prostu zwariowanie tutaj, jak to wszystko zacznie kwitnąć. Obok jest koper brązowy, brąz fenel, który w Polsce, przynajmniej na północy, gdzie ja mam ogród, troszeczkę przemarza, ale też naprawdę cudne ulistnienie i bardzo, bardzo pasuje do takich kolorów gorących, ciepłych, jak na przykład właśnie te łubiny. Ale z tyłu będzie, jak rozkwitną te wszystkie słoneczniki. Już tutaj jest takie uczucie troszeczkę egzotyczne. Kolejną rośliną, która nadaje tutaj takie atmosfery właśnie tropikalne, egzotyczne, to jest tutaj ta roślina. Nazywa się Melianthus. Melianthus się pisze. Ma niesamowicie ciekawe ulistnienie, takie troszkę inne, tak jakby z dżungli, takie obfite, duże, ale niestety w Polsce oczywiście ta roślina będzie wymarzała, dlatego że no, po prostu jest u nas za zimno, jest za mokro zimą, za niskie temperatury, więc jeżeli macie ochotę uprawiać takiego Melianthusa, no to musicie się bardzo postarać i prawdopodobnie chować tą roślinę na zimę do albo ogrodu zimowego, albo do jakiejś ogrzewanej szklarni. I tutaj z tyłu znowu jest ten Echium pinanana. A zaraz z tyłu moje ukochane wieczorniki damskie. Zobaczcie, jakie piękne, piękne białe kwiatki wieczornika damskiego. Wieczornik damski ma to do siebie, że bardzo mocno kwitnie wieczorem, dlatego naprawdę warto sadzić go gdzieś niedaleko domu. Jest to roślina dwuletnia, więc teraz jest dobry czas, żeby kupić sobie nasiona wieczornika, albo białe są, albo fioletowe i wysiać, aby w przyszłym roku pięknie zdobiły wasze ogrody. Tutaj z tyłu jest dereń. To jest dereń kuza. Tam z tyłu zresztą jest kilka takich dereni pięknych za tymi kamiennymi obeliskami, ale one też w Polsce troszkę przemarzają, więc chyba tylko w nielicznych rejonach, jeżeli w ogóle coś takiego można by było u nas uprawiać. Niemniej jednak zawsze, jak mamy wycieczki, jak przyjeżdżają nasi polscy entuzjaści ogrodów do Anglii, to nie mogą po prostu się napatrzeć, jaki piękny jest ten dereń kuza. Jeżeli chodzi o róże pnące, to muszę wam koniecznie pokazać ten ewenement. Tutaj jest róża od strony, to się nazywa ballroom garden, bo to wszystko, co widzicie, te białe na dole okna zasłonięte, to jest sala balowa w tym dużym budynku, pałacu. I nad tym wszystkim, zobaczcie, rośnie jedna róża. To jest jedna odmiana róży, która jest różą pnącą, ale nie jest różą olbrzymią. Zobaczcie, jaka ona jest po prostu niesamowita. Pokazują ją wam dziś, dlatego, bo pomimo tego, że jest brzydka pogoda, to ona już właściwie kończy kwitnienie. Słuchajcie, to jest róża, odmiana Madame Alfred Carrier. Jest to róża z 1875 roku, oczywiście francuska, jak słychać po samej nazwie odmiany. Tutaj też podrastają ją te piękne Echium pinanana. Ale ona jest ogromna. Tutaj oni muszą jesienią, w listopadzie, wynajmować specjalną maszynę, taki wynośnik, który wyniesie ogrodników właściwie do samej góry i oni to przycinają tygodniami. To jest coś niesamowitego. Teraz ona już niestety kończy kwitnienie, bo tak jak mówiłam, tutaj w Anglii było bardzo, bardzo gorąco w maju. Teraz te dużo, dużo róż już ma już ten swój pierwszy rzut za sobą, ale zobaczcie, coś niesamowitego. Po co komu elewacja, kiedy można mieć jedną wielką różę? Też miowce, czyli Echium pinanana, są niesamowicie miododajne. Nie wiem, czy widzicie, ile tutaj na nich jest czmieli. Coś pięknego. Do samego nieba. To jest niesamowita roślina. Bardzo, bardzo miododajna. I to, co rośnie w Polsce, właściwie u nas na Kaszubach, to rośnie na dziko w przydrożach. To jest taki żmijowiec maluteńki. Ale tak naprawdę, jakbyście się przyjrzeli kwiatom, to są bardzo, bardzo, bardzo podobne.
na górze, nie wiem czy dojrzycie, ale na samej górze po prostu jest oblepione czmielami. Oczywiście w takich ogrodach jest sporo pracy, dlatego, bo tutaj spędzają tyle tygodni na przecinaniu różnych form geometrycznych tych żywopłotów. Teraz akurat w tym tygodniu zabrali się za bukszpany i będą cięte wszystkie bukszpany. Większość z nich będzie cięta normalnie maszynami, takimi specjalnymi do obcinania żywopłotów, ale takie formy, jak tutaj na przykład jest taki obelisk, będą cięte ręcznie. Pamiętajcie, żeby wszystkie żywopłoty z bukszpanu, czy inne takie formy, jakieś kule, czy obeliski, czy znowu jeszcze co innego, przycinać właśnie o tej porze roku, nie wcześniej, ponieważ nowe przyrosty mogą zmarznąć. Także zazwyczaj bukszpan przycina się właśnie koło połowy czerwca, nie wcześniej. Ale słuchajcie, róże, które najbardziej zachwycają, to bez wątpienia ramblery. Zobaczcie, tutaj za mną jest taki rambler. To jest coś niesamowitego, to są ogromne róże, to już nie są róże pnące, tylko to są róże, które po prostu, one są ogromne, one są o wiele wyższe niż pnące. Te ramblery, one mnie zachwyciły w Anglii, jak pierwszy raz przyjechałam i dotychczas uwielbiam je, ale w Polsce też można je uprawiać. One są bardzo fajne, ponieważ bardzo łatwo odrastają, bo mają taki wigor, one tak dobrze rosną, że jeżeli nawet przemarzną, co się rzadko zdarza, no wiadomo, że trzeba mieć zaciszny ogród tak czy siak. Ale nawet jak przemarzną, to one potrafią znowu odbić fajnie. Pod tym programem na dole, pod tym vlogiem wypisuję Wam różne nazwy, na przykład ramblerów, albo róż starych angielskich, albo właśnie pnących, które warto u siebie posadzić, jeżeli chcecie też osiągnąć taki fantastyczny, bajeczny, luksusowy taki klimat tych angielskich ogrodów różanych. Ale słuchajcie, ten rambler naprawdę warto spróbować, ale to nie jest do małego ogrodu. Jeżeli na przykład macie jakieś drzewo, po którym ten rambler mógłby ramblerować, czyli tak jakby się piąć, ale z takim wielkim wigorem, to możecie to drzewo poświęcić. Tutaj właśnie te wszystkie ramblery tak się pną po innych drzewach. Dla nich obeliski, jakiekolwiek podpory, nie ma szans. Na płocie mogą płot zwalić. Uwierzcie mi, bo to się stało u mojej teściowej, że płot został zwalony przez ramblera, który nazywa się Rambling Rector, też taka bardzo, bardzo znana odmiana angielska, także warto, niesamowicie pachną, rzadko powtarzają kwitnienie, ale potem mają dużo bardzo ładnych owoców, takich szypułek różanych. Warto się zainteresować, jeżeli nie macie w ogrodzie i jeżeli macie miejsce. I ja muszę Wam powiedzieć, że taka odmiana, którą szczególnie, szczególnie lubię, to jest Paul's Himalayan Musk, tutaj na dole jest napisane. I ta odmiana jest na pewno dostępna w rozarium u nas w Polsce, u Państwa hodunów. Bardzo polecam, chociaż zainteresujcie się, jeżeli nie macie, bo to jest coś, co jak kwitnie, to po prostu wszyscy na ulicy stają i się gapią, co to jest za róża. A gdybyście mogli poczuć ten zapach, po prostu coś bajecznego, jak tylko wyjdzie słońce, to tutaj będzie zupełnie inaczej. Słyszycie, jak kropi? I tutaj jeszcze jedna ogromna róża Rambler. Nie wiadomo, czy to jest odmiana Seagull, ale będziemy sprawdzać. Jedna z nich, albo ta druga jest Seagull. Na drzewie, które tak naprawdę to jest robinia akacjowa, nie wiem czy widzicie, jest troszkę ciemno. To jest robinia akacjowa, która tak naprawdę już jest na ostatnich nogach, jak to się mówi, bo one i tak nie są wielowiecznymi, długowiecznymi drzewami. I na niej sobie spokojnie pnie się ten ogromny rambler. No przepięknie to wygląda, po prostu coś bardzo pięknego.
troszkę zachmurzony dzień tutaj w ogrodzie kuchennym w Renisho Hall, ale nadal jest bardzo, bardzo uroczo. Dzisiaj chciałam wejść do tej pierwszej szklarni, do której tak naprawdę nigdy nie wchodzę, bo tutaj tak specjalnie nic nie ma do roboty. Ona jest troszkę porzucona, parę szkiełek brakuje w oknach. Zobaczymy, co się zaraz w niej dzieje, ale chciałam zwrócić Waszą uwagę. Przed szklarnią rośnie taka śliczna biała roślinka, ona ma takie białe kwiatuszki, to jest krambę. Krambę, ona w Polsce również rośnie jak najbardziej, można ją dostać. Bardzo, bardzo fajna roślina, wygląda jakby taka była, to wygląda jak taka wielka gipsówka. Bardzo, bardzo ładna i tak wcześnie kwitnie, zobaczcie, ona już kwitnie i nawet tam u mnie w Toadpool też już rozkwitła, ponieważ tam jest zimniej, więc... Bardzo fajna roślina, polecam ją do polskich ogrodów i wiem, że można kupić u Olgi i Marcina Dąbrowskich w Byliny Olsztyn, więc jak tylko znowu rozpoczną się targi różne ogrodnicze, to może oni będą ze swoimi roślinami u nas w ogrodzie wzgorzałym. Właśnie od nich mamy wszystkie byliny w sprzedaży w naszej szkółce. To są nasi zaprzyjaźnieni byliniarze. Wcześniej kwitną też orliki. One się same bardzo ładnie rozsiewają, właściwie już nawet nie wiemy, co to są za odmiany. Taki różowy orlik z tyłu, taki bardziej ciemny, rubi chyba się nazywa, rubinowy, taki ciemny, ciemny z tyłu, są bodziszki żałobne. No i ta szklarnia, zaraz do niej wejdziemy, bo aż jestem ciekawa, co tam ogrodnicy w niej wyrabiają. Tutaj jest jedna ze starych szklarni, których właściwie teraz nie używają za bardzo ogrodnicy w Renisho. Tutaj uprawia się winogrona. Bardzo one są fajne, takie można do domu wziąć, one są dosyć słodkie, ale ogólnie jest tutaj też część taka winnica, o której Wam wcześniej opowiadałam i tam uprawia się winogrona, z których potem robi się wino. Wino musujące, tutaj lokalne. Pod tymi winogronami, chociaż tutaj nie ma zbytnio słońca, ale latem naprawdę tutaj się robi bardzo, bardzo gorąco. Zauważcie, tutaj ogrodnicy suszą cebulki, nie winogron, tylko cebulki, tulipanów. Mówiliśmy kilka odcinków do tyłu, że tak powiem, o tulipanach, które są wykopywane na lato i suszone i potem dzielone na mniejsze i większe cebulki i potem sadzone z powrotem albo w ogrodzie na kwiat cięty, albo z powrotem gdzieś w ogrodzie. Ale zobaczcie, oni tutaj nie ściągają kwiatów, nie zrywają kwiatów, ponieważ uważają, że te kwiaty są i tak sterylne, w związku z tym to nie będzie wpływało w żadnym stopniu na cebulki. Ja osobiście się z tym nie zgadzam. Ja uważam, że zawsze warto te kwiaty zebrać, chociaż powiem Wam szczerze, że wyglądają bardzo pięknie. Wyglądają jak taka martwa natura. No zobaczcie sami, jak one ciekawie wyglądają. Ale najważniejsze jest to, żeby te cebulki bardzo porządnie wysuszyć. I one tutaj fajnie są właśnie wyłożone w takich plastikowych pojemnikach do całkowitego wyschnięcia latem. I naprawdę uwierzcie mi, że tutaj latem jest strasznie, strasznie gorąco i wilgoci też tutaj za bardzo nie ma. Nie chcemy wilgoci, tak? Chcemy, żeby było sucho i przewiewnie. Tutaj jeszcze więcej cebulek. Piękne są te stare struktury. Tutaj niestety brakuje szyb. No wiadomo, restauracja takich starych szklarni jest bardzo, bardzo kosztowna. Ale na szczęście jeszcze spora jego część tutaj stoi. W każdej takiej szklarni, zobaczcie, w dawnych czasach był jakiś pojemnik z wodą. Zresztą w dzisiejszych czasach w szklarniach też powinna być zawsze woda gotowa, żeby tylko zanurzyć wiadro czy konewkę i natychmiast podlać wszystko w ogrodzie. Rozsiało się bardzo dużo tutaj maków lekarskich. Mają teraz piękne główki. One w Polsce są niestety nielegalne, ale tutaj one są legalne. W Anglii można spokojnie je uprawiać, a tutaj one w tej szklarni akurat one się same uprawiają. Nikt tutaj ich nie zapraszał. Tutaj jest taki totalny miszmasz. Zobacz, jakaś juka na końcu. Tutaj przychodzą ogrodnicy, żeby sobie wypić spokojnie kawę albo herbatę podczas swojej przerwy. Byliśmy tutaj niedawno w ogrodzie na kwiat cięty, nie wiem czy pamiętacie, oglądaliśmy piękne tulipany. A teraz jak to przystało na tradycyjny angielski ogród na kwiat cięty, tutaj teraz jest pełno goździków brodatych, a z tyłu już pięknie kwitną takie, to są chabry, ale taka odmiana o takich ciemnych kwiatkach. Jeszcze raz, tutaj jest krambę cordifolia, czyli krambę sercolistna po polsku się tak nazywa. No coś pięknego. Ona ma takie duże liście, troszkę jak rabarbar. To jest w ogóle modrak po polsku. Modrak, o właśnie teraz mi się przypomniało. Modrak sercolistny. Jest również bardzo ciekawa roślina, która nazywa się modrak morski. To jest roślina, którą można zjadać. Także ciekawa jestem, czy tą też można by było zjadać. Ja u siebie w ogrodzie mam modraka morskiego. I wiem, że można go sobie spokojnie robić na parze.
przed szklarnią w Renishaw Hall Kitchen Garden, czyli w tym ogrodzie kuchennym, zamiast warzyw, no w dzisiejszych czasach tutaj się nie uprawia się bardzo warzyw, to też wam opowiadałam o tym, ale tutaj zamiast warzyw jest dużo roślin, które są tak zwanymi, na rabatach tak zwanych matecznych, czyli to są rośliny, tutaj akurat jest bodziszek bardzo, bardzo piękny, które tutaj są uprawiane po to, żeby one nie zaginęły, żeby ich nie stracić, więc jak w ogrodzie głównym, tym, który jest otwarty do zwiedzania, zabraknie tych bylin, to wtedy można stąd spokojnie sobie je pobrać i dosadzić do ogrodu, tak zwane właśnie rabaty mateczne, jak to się mówi po angielsku. No akurat na parsnicy to pewnie same się wysiały, ale zobaczcie, tutaj są, z tyłu jest przegorzan, zaraz zacznie kwitnąć pięknie, potem jest mombrisia, czyli krokosmia, dużo, dużo różnych innych cudów. Z tyłu jest głowaczek, który bardzo, bardzo ładnie już kwitnie już jakiś czas, no takie żółte kwiaty, tak jakby żółta duża skabioza. Bardzo są miododajne, tutaj jest sporo różnych czmieli i innych owadów. Świetna roślina, polecam. No i z tyłu znowu, tutaj jest jakiś las, który jeszcze nie kwitnie, ale z tyłu znowu masa białych kwiatków. To jest, tak jak wam już mówiłam, oczywiście krambę, czyli modraczek. Modrek. Jeszcze tutaj troszkę chciałam wam pokazać. Jest bardzo ciekawa roślina, to jest bodziszek, który niestety w Polsce raczej będzie przemarzać, ale bardzo polegają na tej roślinie w tym ogrodzie. Jest sporo egzemplarzy przed samym pałacem. To jest bodziszek palmatum, czyli palmowy, z tego co ja tak tłumaczę w wolnym tłumaczeniu, ale sprawdź dokładnie później w domu, jak to się po polsku nazywa. Bardzo ciekawe ma liście. Zobaczcie, takie rozety liści pierzastych, zupełnie inne niż takie pozostałe bodziszki. Pięknie tutaj porasta. I w razie czego, jak im się w ogrodzie to skończy, albo ktoś to wyrwie, albo nadepnie, albo coś się z tym stanie, albo no nie wiem, różne rzeczy jakieś straszne się dzieją, to zawsze mogą ogrodnicy tutaj przyjść i sobie tego bodziszka stąd pobrać. Inne kwiaty, o które tutaj warto wspomnieć, to może tutaj z tyłu jest taka ładna szara bylica, takie ma ładne szare listki, ona jest bardzo lubiana u nas w Polsce, a tu może mniej w Polsce znana roślina, bylina, ale jest bardzo dobrze dostępna. Ja mam u siebie w ogrodzie ją i też sadziłam niedawno w ogrodzie w Warszawie u mojej klientki, pani Agaty. I to jest nic innego jak żeleźniak bulwiasty, Phlomis tuberosa. Bardzo ładna roślina, naprawdę śliczna i dosyć wcześnie kwitnie. Ona u nas w Polsce też już zaczęła kwitnąć. Ma bardzo takie ciekawe ulistnienie. Zobaczcie, jakie duże liście. No i jeszcze ostatnia roślina tutaj na tych rabatach. Aha, jeszcze baptysja. To jest baptysja, bardzo ładna. Ma takie kwiatki troszkę podobne. To jest baptysja. Ma kwiatki troszeczkę podobne do łubinu, ale to nie jest łubin. Zobaczcie, zupełnie inne są liście. Piękna roślina, też w Polsce jest dostępna. A z tyłu tutaj wyłania się cudny kwiat. To jest nic innego jak powojnik bylinowy. Bardzo, bardzo piękne. Uwielbiam, polecam. Zobaczcie, jaki ma ciekawy kształt kwiatów, jaki ciekawy kolor. Jak z obrazu. I po raz kolejny modrak. Tutaj chyba ogrodnicy bardzo tego modraka kochają, bo już go widzieliśmy tyle razy. Ale przed tą szklarnią rośnie jeszcze inna roślina, którą też bardzo lubię i u siebie uprawiam, wzgorzałem, polecam. To jest roślina dwuletnia. Tutaj tak mocno się wygiął jeden z tych pędów. To jest arcydzięgiel. Roślina troszeczkę problematyczna z tego względu, że te wielkie kwiatostany, jak one rozkwitają, to one później się dosyć mocno rozsiewają. Ale można to kontrolować po prostu w ten sposób, że takie przekwitnięte już kwiatostany, na których pojawią się nasiona, po prostu obciąć, zanim się rozsieją. Ale taki arcydzięgiel jest naprawdę fantastycznym dodatkiem do ogrodu, bo jest architektonicznie ciekawą, taką dużą rośliną i kwitnie dosyć wcześnie, bo kwitnie właśnie o tej porze roku. U nas wzgorzałem też już kwitnie, więc to akurat nie jest jakiś ewenement, że w Anglii kwitnie wcześniej. Arcydzięgiel. Tutaj ja widzę, że są jeszcze rośliny, które faktycznie nie zostały wysadzone do ogrodu na czas. I to jest bardzo, bardzo piękna roślina, nazywa się orlaja. Orlaja, przepiękne ma kwiatki, to zazwyczaj uprawiamy tutaj w ogrodzie białym, The White Garden, albo też bardzo fajna roślina, nadaje się na kwiat cięty. No i wszędzie w tym ogrodzie są jakieś maki. Oczywiście to jest mak lekarski, którego w Polsce nie można uprawiać, chociaż bardzo, bardzo szkoda, bo to jest piękna roślina. Za mną jeszcze są śliczne tytonie. Zobaczcie, jakie ma kwiatki, różne, różne kolory, dlatego nazywa się mutabilis, ponieważ to znaczy, że właśnie zmienia swoje kolory. Cudna,
Ona ma inny kolor, jak zaczyna kwitnąć po prostu, a inny kolor, jak kończy. Te kwiatki goździków brodatych naprawdę trzeba zbierać, ponieważ w ogrodzie na kwiat cięty, im bardziej będziemy je często zbierać, tym one będą kwitły dłużej, będą wysyłały więcej kwiatostanów. Jeżeli macie te goździki w ogrodzie ozdobnym, to może nie chcecie tak za bardzo ich zbierać, żeby po prostu w ogrodzie był kolor. Dlatego warto uprawiać ogrody na kwiat cięty, albo chociażby takie malutkie kawałeczki. Ja sobie zebrałam na pożegnanie bukiecik tych ślicznych goździków brodatych. Bardzo Wam polecam ich uprawę. To są rośliny dwuletnie, w związku z tym teraz też jest dobry czas, właśnie w czerwcu, na początku lipca jeszcze, żeby takie rośliny dwuletnie wysiewać do ogrodu, na rozsadach, na rozsadnikach i potem do przesadzania na miejsca stałe we wrześniu. Także moje śliczne, bardzo mocno pachnące goździki brodate idą ze mną teraz do domu, a Was żegnam. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za ten spacer poranny po Reni Show. Chociaż był deszcz, ale myślę, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, to lajkujcie, subskrybujcie i zapraszam do zobaczenia wkrótce.